Dzień dobry, w moim studiu gości dzisiaj Wiesława Rybicka-Bogusz, która kandyduje na stanowisko prezydenta Płocka. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie w tym tygodniu przedświątecznym. Pani Wiesławo, dlaczego w ogóle zdecydowała się pani kandydować na to stanowisko? To jest chyba bardzo trudna decyzja. Trudna decyzja, ale stosowna i właściwa. Pyta pani, dlaczego? Za namową wspaniałych ludzi. Ludzi, których spotkałam podczas organizowanych przeze mnie eventów, kampanii społecznych, warsztatów, debat, którzy dawali mi sygnały, że powinnam być w samorządzie, że jestem blisko ludzi i wszystkie moje działania są skoncentrowane właśnie na człowieka. Cieszę się, że podjęłam taką trudną decyzję, albowiem mam świadomość tego, że nikt z nas nie urodził się radną, radnym, prezydentką czy prezydentem. Przecież wszyscy politycy wywodzą się ze społeczeństwa i trzeba o tym pamiętać, że to społeczeństwo decyduje o tym, w jakim momencie podejmiemy decyzję, czy za ich namową, czy za ich przyzwoleniem. Także to jest dla mnie bardzo ważne. Po drugie, podczas właśnie tych eventów bardzo dużych, czy Mazowiecka Akademia Zdrowej Kobiety, czy Święto Niepodległej Polki, czy chociażby ostatnia bardzo duża konferencja Jak zadbać o swój dobrostan, gdzie uczestnikami nie są tylko mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta, ale mieszkańcy całego Mazowsza. I spotkałam się właśnie z brakiem wsparcia moich działań. A uważam, że jest to obligatoryjne, aby takie ruchy miejskie otrzymywały wsparcie. Odniosę się też do mojej inicjatywy powołania Płockiej Rady Kobiet. Ubolewam bardzo, że nie ma wytrwałości w prowadzeniu tego ważnego organu. Pytają się o działalność tej rady zarówno kobiety, jak i mężczyźni. A gdybym była w samorządzie, to uważam, że na pewno bym nie pozwoliła na to, aby ta rada nie funkcjonowała. Poza tym jestem w stałym rozwoju zawodowo-osobistym. Lubię wyzwania, które przynoszą dobrą zmianę i wartości społeczne. Jestem i tak też traktuję swoje kandydowanie na ten urząd jako kolejny etap mojej działalności zawodowo-społecznej, poszerzający możliwości i strefę wpływu. I przedłożona mi propozycja ubiegania się o urząd prezydencki i również radnej miasta to docenienie mojej działalności społecznej, która jest od 25 lat bardzo aktywna, oraz moja uczciwość we wszystkim, co robię, i dotrzymywanie obietnic. A wspomniała pani o działalności swojej, która faktycznie jest zauważalna, bo szefuje pani Stowarzyszeniu Kobiety Północ Mazowsze chociażby. Jak te dotychczasowe doświadczenia przygotowały panią do roli szefa w ratuszu? Szefowej właściwie. Jestem prezeską od 10 lipca ubiegłego roku już regionu Mazowsze, Stowarzyszenia Kobiety w Centrum. Zbudowałam od podstaw ten region, jako pierwsza właśnie region, nie oddział, rozproszony po całym Mazowszu. Do stowarzyszenia należą i kobiety, i mężczyźni, mamy 12 mężczyzn. Osoby w różnym wieku, mamy też taką młodą kadrę, która należy do naszego stowarzyszenia. I właśnie to jest ta umiejętność jednoczenia ludzi, umiejętność zbudowania mostów pokoleniowych. Ja jestem kobietą naprawdę odpowiedzialną, sumienną, zdyscyplinowaną. Buduję zaufanie do siebie poprzez właśnie moją autentyczność.
Posiadam mocne cechy przywódcze, bo bez tego nie udałoby mi się zrobić wielu rzeczy. Jestem uparta, ale też umiem odpuścić, jeżeli ktoś mi racjonalnie przedstawi powody, dla których powinnam odpuścić. I to są takie cechy, które mam od zawsze. I to wszystko powoduje, że ja dzisiaj naprawdę jestem przygotowana do tej roli. Ja nie rzucam słów na wiatr, bardzo poważnie traktuję ludzi. Moje działania w ogóle skupiają się na człowieku, dlatego naprawdę uważam, że dzisiaj mieszkańcami należy się również opiekować. Mieszkańcom należy dać taką bogatą ofertę i nie skupiać się na różnych światopoglądach, tylko po prostu być z tymi ludźmi, prowadzić otwarte działanie. Załóżmy, że zostaje pani prezydentem Płocka. Co chciałaby pani zmienić w naszym mieście? Jak widzi pani Płock w 2029 roku? Och, to dobre pytanie. Płock za te 5 lat chciałabym, żeby był taką ostoją dla mieszkańców, taką oazą szczęścia i zdrowia mieszkańców. Chciałabym, żeby to było miasto nowoczesne, przyjazne, bezpieczne dla nas wszystkich. Bo zdrowa przyszłość to nie tylko dobrze funkcjonująca służba zdrowia, ale to także zdrowi mieszkańcy. Bo miasto to nie tylko otwarte przestrzenie, budynki czy ulice, ale to również, a przede wszystkim zdrowi mieszkańcy, żyjący w ciekawych miejscach, bezpieczna natura, dużo zieleni, po prostu atrakcyjne warunki do zamieszkania, do rozwoju, do odpoczynku, do pracy. To jest takim moim marzeniem. I również zwracam uwagę na konieczność współpracy i wsparcia lokalnych przedsiębiorców, ale nawiązania dobrej współpracy z dużymi biznesami płockimi, Orlen, Pern czy Cenha. Więc to są takie moje marzenia. I chciałabym również, aby to miasto naprawdę nie otrzymywało komunikatów, tylko żeby to miasto było, żeby miasto funkcjonowało na bazie współpracy, współorganizacji, współodpowiedzialności za wszystko, co robimy. Moim marzeniem jest takie miasto otwarte dla każdego mieszkańca i mieszkanki. Czy jest w Płocku coś, co w tym momencie pani bardzo przeszkadza i co chciałaby pani zmienić? Tak, mniej betonozy, dużo zieleni. Zielone przystanki, zielone dachy. Przecież roślinność jest naszym przyjacielem, jest niesamowitym filtrem. Wszystkie zanieczyszczenia wchłania, a oddaje nam tlen. Także to jest dla mnie bardzo istotne, żeby właśnie miasto było miastem zielonym. Ale również ważny jest dla mnie aspekt zdrowia mieszkańców i toalety publiczne, których u nas nie ma. I ja powtarzam ciągle w każdym możliwym miejscu, zabezpieczmy ludziom możliwość swoich potrzeb fizjologicznych. Przecież to jest naturalna rzecz. W galeriach, tylko w Kauflandzie i w Auchan. Biedronka, Dino, Lewiatany. W mieście nie ma toalet publicznych. Trzeba być konsumentem, klientem, żeby można było skorzystać z toalety. Więc to jest dla mnie też taki duży problem. Faktycznie mamy jedną toaletę publiczną, tylko taką wyremontowaną. Nawet szczerze przyznam, nie interesowałam 112 się... 112 tysięcy mieszkańców. Tak, nie interesowałam się, czy ona działa, ale to ma pani rację, że to jest ogromny problem, zwłaszcza na nabrzeżu, bo jak nie działa lokal gastronomiczny, a najczęściej on nie działa, to tak, ludzie załatwiają swoje potrzeby tam, gdzie mogą, czyli wszędzie. Jak w takim razie przekonałaby pani Płocczan, żeby zagłosowali właśnie na panią? Wybierając kobietę na prezydenta tego miasta, mieszkanki i mieszkańcy będą mogli poznać partnerski styl zarządzania miastem. Ja jestem autentyczna, nikogo nie udaję. Wywodzę się ze społeczeństwa.
Stawiam na komunikację, na dobre relacje. Jestem również kobietą, która jest rozsądna, zdyscyplinowana, odpowiedzialna. Kobieta, której na pewno można zaufać. Mam świadomość tego, że przed nami jeszcze trochę tego czasu kampanii wyborczej. Jestem też świadoma, że wszystko może się zdarzyć, że żaden z kandydatów ubiegających się o ten urząd nie może być do końca przekonany, że to właśnie będzie tym największym i pierwszym. Wszystko się jeszcze może zdarzyć, karty nie zostały przecież do końca rozdane, a ja cały czas podkreślam, że jako osoba spoza, osoba bezpartyjna, osoba, która wywodzi się ze społeczeństwa, która wygrała swoje życie z 1% szans na życie, naprawdę mam tę szansę i na to właśnie liczę. No i przede wszystkim byłaby pani pierwszą kobietą prezydentem Płocka, w historii Płocka. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. W moim studiu gościła Wiesława Rybicka-Bogusz. Dziękuję bardzo. Materiał KKW Lewica.